tvpodkarpacie.pl. Sanocki Szpital po raz czwarty włączył się do popularno-naukowej imprezy Tydzień Mózgu. Generalnie Tydzień Mózgu jest imprezą ogólnoświatową. My prowadzimy tutaj w Sanoku to trochę inaczej niż to się prowadzi w całym świecie, bo w świecie jest to taka impreza skierowana do lekarzy. Zaś w Sanoku odbiorcami wykładów nie są tylko środowiska medyczne. Impreza jest szeroko dedykowana, kierowana zarówno do młodzieży sanockich szkół, szczególnie liceów, ale również do osób zainteresowanych tematyką mózgową, do uczestników i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, do stowarzyszeń chorych, w tym przypadku to jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Spotkania w ramach Tygodnia Mózgu trwają od 11 marca, zaś ich finał planowany jest na dzień jutrzejszy. Naszą ideą jest przybliżenie mózgu ludziom, którzy na co dzień się nim posługują, ale niekoniecznie zajmują. Zwłaszcza, że mózg dla naukowców nadal jest zagadką. Naukowcy uważają, że w ciągu ostatnich 20 lat poznaliśmy praktycznie 90% tego, co wiemy o mózgu. A więc ten postęp jest rzeczywiście oszałamiający w badaniu mózgu. Generalnie ci sami naukowcy twierdzą, że do tej pory poznaliśmy mniej więcej połowę wiedzy dotyczącej mózgu, a więc jeszcze praktycznie połowa faktów, zdarzeń, mechanizmów pracy mózgu czeka na odkrycie. Na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor Siembab odkrył tajemnicę działania mózgu właśnie u dziennikarzy. Jednak to lepiej, aby pozostało tajemnicą branżową. tvpodkarpacie.pl